Dzielnica Gąski i Esterki to dwa najstarsze domy mieszczańskie w Radomiu. Dom Esterki został wyburzony w latach 40. XX wieku podczas okupacji niemieckiej i odbudowany dopiero w latach 50. XX wieku. Dom Gąski powstał w pierwszej połowie XVII wieku w stylu wczesnobarokowym i zachował się do dziś. Kamienice Gąski i Esterki są to dwie najstarsze kamienice, które zachowały się w naszym rynku. Kamienice pochodzące z XVII wieku. One oczywiście wielokrotnie przechodziły swoją restaurację. Jedna była w dużej części odbudowana, kamienica Esterki, która została w czasie II wojny światowej zburzona, więc tam tylko piwnice są oryginalne. Natomiast kamienica Gąski jest kamienicą oryginalną w całości. W tej kamienicy na przykład pomieszkiwał król Szwecji Karol X. Gustaw w czasie potopu szwedzkiego, kiedy Szwedzi wpadli tutaj do Radomia, właśnie był zakwaterowany w tej kamienicy. Kamienica Esterki została tak nazwana, ponieważ rzekomo w tym miejscu mieszkała jedna z kochanek króla Kazimierza Wielkiego, piękna Żydówka Esterka, do której król przyjeżdżał. Natomiast druga kamienica jest kamienicą autentyczną, w której mieszkał Adam Gąska, radomski rajca, czyli członek Rady Miejskiej, który był też bardzo znanym radomskim piekarzem, bardzo zacną osobą zasłużoną w dziejach Radomia i tutaj rzeczywiście ta kamienica nosi jego imię, jest kamienicą autentyczną. Zresztą w oknach wieczorem można zobaczyć na specjalnych lightboxach Esterkę, czekającą tęsknie na przyjazd króla Kazimierza Wielkiego, a w drugim oknie możemy zobaczyć Adama Gąskę. W 2021 roku dom Gąski i Esterki został wyróżniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w konkursie Najlepsza renowacja roku 2021 na Mazowszu. Wystawa stała Muzeum Historii Radomia została natomiast uznana za najlepszy produkt turystyczny województwa mazowieckiego 2022 roku. Muzeum Historii Radomia to stała ekspozycja Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, znajdująca się w zabytkowych kamienicach domu Gąskiej Esterki na radomskim rynku. Jest to jedna z najnowocześniejszych obecnie wystaw w Polsce. Na trzech kondygnacjach opowiadamy o ponad tysiącletnich dziejach Radomia. Właściwie od czasów jego początków, czyli od początku osadnictwa na terenie Radomia w IX wieku, po grodzisko Piotrówka, które powstało stulecie później, a naszą narrację historyczną o mieście kończymy na okresie tuż powojennym, na słynnym rozbiciu więzienia Urzędu Bezpieczeństwa przez Stefana Bębińskiego Harnasia. No i mam oczywiście mnóstwo atrakcji związanych z multimediami, czyli ekrany dotykowe, szczególnie lubiane przez młodzież, hełmy z wirtualną rzeczywistością, za pomocą której możemy przenieść się na przykład na mury średniowiecznego Radomia, czy do pracowni mistrza Jacka Malczewskiego, który jest patronem naszego muzeum. Mamy też dziedziniec, na którym znajduje się pomnik dzielnej radomianki. To jest historia opisana przez Wespazjana Kochowskiego, związana z potopem szwedzkim. Budynek, w którym znajduje się ekspozycja stała, przystosowany jest do potrzeb zwiedzających z różnym stopniem niepełnosprawności. Muzeum odwiedza bardzo dużo ludzi, ponieważ jest dostosowane dla wszystkich, z różnymi niepełnosprawnościami, i dla niewidzących, i dla niesłyszących. Mamy przewodniki z audiodeskrypcją, ale też i teflografiki, które pozwalają obejrzeć to niepełnosprawnym. W latach 2018-2021, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację na modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki o łącznej kwocie prawie 8 milionów złotych. Pozwoliło to na przeprowadzenie gruntownego remontu obiektów, przez co dziś Gąska i Esterka to jedne z najbardziej reprezentatywnych kamienic na radomskim rynku.